Cześć, siemanko, siemaneczko, z tej strony Litwin i zapraszam Was do dobrej zabawy, mam nadzieję, do kolejnego odcinka ze Stardew Valley. Trzeci dzień jesieni. Jak wiecie, te pierwsze dwa dni były takie trochę smętne. O, ale jutro będzie padało i to idziemy na sam dół kopalni. Obiecuję Wam, czyli w tym odcinku docieramy na sam dół kopalni. Zobaczmy co... O, wow, wow, trochę nas tu podlewania czeka. Zobaczmy kto do nas... 500 dostaliśmy złota od majora, od burmistrza. Amarant. Marni chce amarant dla krów, a my posadziliśmy właśnie amarant. Więc okej, dostaniesz. Nie teraz, ale dostaniesz. Przywitajmy się z naszymi kurkami. Miejmy nadzieję, że w końcu będą jajka. Proszę. Są. Może faktycznie trzeba było oddzielić wybieg, że tak powiem, dla kur i dla krów. Może być. Oj, nie jedz. No, to i to. Zobaczmy jeszcze tylko, czy krówki są już na tyle dorosłe. Tak, są na tyle dorosłe, żeby je doić. Także bierzmy się do pracy. Cyk, mleko jedno. Mleko drugie. Mleko trzecie. Ej, a ty co? A ty nie chciałeś dać mleczka? O, już ty. Dajmy na wszelki wypadek miedzonko. Chyba kury miały, co? Chociaż jak jest, jak nie pada, to nie ma takiej potrzeby. Ale na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek dajmy. Bo jeszcze się na nas obrażą. Bo jutro będzie padało, więc... Więc wiecie. Nalejmy Heniowi. Henio. Koniak, mnie nie przepuścisz? Właśnie. No to jedziemy, słuchajcie. No to nas czeka. Widzimy się za chwilkę. No, to podlewanie zakończone. Majonezy. I słuchajcie, jako że mamy już mleko, to dobrze byłoby zrobić prasę do robienia sera. Potrzebujemy... 10 hardwoodów, ale chyba mamy. Gdzie to jest? O, spokojnie, to zrobimy dwie prasy. Tak naprawdę cztery by się nam prasy przydały, ale dobra, na razie nie. To jest tak, to... Co my jeszcze potrzebujemy? Dwa copper bary, 90 drewna i 90 kamienia. Tego 90 i dwa copper bary. Okej. Dwa copper bary będą tutaj. Cyk, cyk. I zobaczcie, raz, dwa. Mamy dwie prasy. Oczywiście na swoim miejscu, czyli koło krówek. Cyk i cyk. Proszę bardzo. Wszystko pracuje pięknie. To teraz tak. To teraz możemy się przejść do Community Center. Tylko możemy jeszcze w sumie to wziąć. Jeszcze zobaczmy. Quality Crops to nie, to wiemy. Tu więcej chyba nie bardzo możemy dać. A co tu jest? Animal. Tutaj też nie. Zobaczmy tylko jeszcze w następnych może. Bandlach? Nie. Fish to wiemy. A jak wygląda... Aha, to jest skarbiec. No, skarbca to jeszcze trochę. Tu co potrzebujemy? Tu potrzebujemy innego popi. To w sumie popi możemy wziąć. Czyli tak, weźmiemy popi. Weźmiemy aquamaryn. O właśnie. Popi, aquamaryn. Popi, aquamaryn. Oak resin. Popi, aquamaryn. Oak resin. Tak. Aquamaryn. Oak resin. Popi. Popi jest tu chyba. Jest popi.
10 heja. Weźmiemy sobie 10 heja. Ej, nie możemy stąd wziąć? No dobra, to zetnijmy. Tylko jak zetniemy, to on nam bezpośrednio chyba do tego niesie. No właśnie. To zróbmy to tak. Tam się zaraz kończy już. Jest na 8 chyba tylko miejsce. O, zobaczcie. Ale czy to idzie do naszej kieszeni? Nie, nie idzie to do naszej kieszeni. No to cóż. Zobaczmy co tutaj. A, chyba grzybek będziemy mogli dać. A, grzybek już daliśmy, przepraszam. To grzybki sprzedamy. Ale to już sprzedamy później, nie będziemy teraz. To by sobie tym zaprzątali głowy. Zobaczmy, czy może znajdziemy coś, co... O, właśnie, jest hazelnut. Świetnie. Jeszcze brakuje nam dzikiej śliwki. I chyba jeszcze jagód, czy tam... Nie winogron, ale grapes. O, prehistoric skull. Świetnie. Mamy mało energii, więc też zbyt dużo nie będziemy w stanie dzisiaj nic zrobić. Ale zawsze coś. O, cześć Maru. Przywitajmy się z Robin. Robin, damy majonez. Chociaż mało mamy, ale trzeba dać. Dobrze. Teraz zmierzajmy do świetlicy. Zostawimy te wszystkie rzeczy, które znaleźliśmy, które kupiliśmy od cyganki. Od cyganki dobrze, fajnie czasem jest je odwiedzać, bo właśnie ma owoce, a te owoce strasznie dużo kosztują. Drzewa owocowe. Jabłko, jabłoń chyba kosztuje 4000. O, Hayley. Cześć Hayley. Masz majonez. Proszę. A dla ciebie? A dla ciebie w sumie... Ty nic nie mam, wiesz? Mi to? To się przywitajmy tylko. Jeszcze tak patrzę, wiecie, wiem, że tu świetlica jest u góry, ale tak patrzę, może znajdziemy tą dziką śliwkę. O, jakieś zadanie jeszcze mamy. Super Cucumber! Caroline! Ej! Super Cucumber po pierwsze mamy. A po drugie... Dostaniemy 750 zł. To nie mała kaska. Dlatego szybko biegniemy po Super Cucumber. To jest tu. Tak, jest. Zobaczcie, ile mamy. 2 złote jeszcze nam zostały. Z nas rybacy przedni. Bardzo przedni. Tylko żeby Caroline jeszcze tam była. Caroline, jesteś tu. To zróbmy tak. Proszę cię bardzo. Ha! Polubiłaś mnie, co? Dużo bardziej. I zobaczmy, ile kasy. 750. Nice. Bogaty ten Pierre, grzonka. Czy daje 750 zł za rybę? Hmm? Czy podoba mi się twoja fryzura? No, wygląda bardzo modnie. Nie, tutaj za bardzo nie chcę wchodzić. Hej! Evelyn. Szukamy tej dzikiej śliwki. Jeszcze pójdziemy w tą stronę. Cześć, burmistrz. Majonez chcę ci dać. Ej, daliśmy mu już 2 prezenty w tym tygodniu. Ho, ho, ho. Dzikiej śliwki szukamy. A, no i w sumie możemy kupić, jeżeli jest jeszcze otwarte. Umarni. O! Ej, co jest Shane'owi? Co mu jest? Thank you.
zapił? To było piękne. Shane, co się z tobą dzieje? Cały czas siedzisz w pokoju, tak? I pijesz piwo. Nigdy nie zrozumiesz. Martwię się. Jaki jest twój plan na przyszłość? Nie myślisz o przyszłości? Plan? Mam nadzieję, że nie będę tak długo tutaj, żebym potrzebował planu. Na świecie chyba, tak? Siostrę wystraszyłaś. Oj, widok. Ej, marnij. Szkoda. Niestety. A chciałem kupić od ciebie 10 tych... Jak to się nazywa? 10 siana. Szukamy. I nie możemy znaleźć dzikiej śliwki. Może to dopiero po jakimś czasie ta dzika śliwka występuje. No nie, niestety nie ma. Niedobrze. No to cóż, to idźmy do świetlicy. Jeszcze po drodze. O, Penny. Hej, Penny. A w ogóle jak zobaczymy, jak Penny nas lubi. Też 6 gwiazdek. No proszę, proszę. I możemy dać prezent Penny. A to cię proszę bardzo. Jak to tam wygląda? Zobaczcie. 1, 2, 3, 4, 5. Robin, Gaz i Sebastian nawet ma jedno serduszko. To jest tylko Sam, Vincent i Czarnoksiężnik. Spoko, Czarnoksiężnikiem się zajmiemy później. Będziemy go nachodzili z prezentami, a wiemy co lubi. Op, złapię tu Liję. Nie, jest Pam. Tylko czy Pam w ogóle możemy coś kupić jeszcze? Nie, Pam nie możemy. Ale za to Emily możemy. A cóż ja tobie, Emily, dam? Fu. Nie wiem, spróbujmy z sałatką. Może to na pewno nie będziesz jej uwielbiała. Ale, no, spoko. Jest nieźle. I Shane'owi dajmy browara. Chociaż byliśmy świadkiem przed chwilą tego, jak jest rozbite przez, między innymi przez browary. No, ale czego się nie robi dla... dla uwielbienia społecznego, nie? Jakieś tam faktycznie śmieci w koszu. Dobra, tu jest świetlica i mamy sporo do poddawania. Także zaczynajmy. Tutaj, zaczynając od góry, czy coś mamy? Nie, tu nie mamy, ale tu może coś. Tak, i to jest tak. Peach, apryko i to wszystko, tak? Tak, to wszystko tutaj. Teraz pójdźmy tutaj. Znaleźliśmy hazelnutta, znaleźliśmy blackberry. Została nam tylko, widzicie, dzika śliwka. Dziką śliwkę znajdziemy spokojnie, ale nie dzisiaj. Teraz przejdźmy do ryb i w rybach zakończymy jednego bandla, mianowicie nie tego. Tego bandla zakończymy, zobaczcie, walleye i eel. I mamy jakąś nagrodę. Co jest nagrodą? Nagrodą jest... Oh yeah! To, czego chcieliśmy jakiś czas temu. O, catfisha. Ej, to też możemy zrobić. Tylko czy my catfisha nie sprzedaliśmy? Catfish i tiger trout. Wow, my chyba catfisha sprzedaliśmy. No niestety.
Poppy. Tu nie. To. I co ty jeszcze tu potrzebujesz? Ty to już nic nie potrzebujesz, ale tu mogę dać. I to już chyba wszystko. Catfisha i Tiger Trout. No i nie jestem pewien, czy mam tego Tiger Trouta. Catfisha to prawie jestem pewien, że sprzedałem. Więc na to nie liczę. Spróbujemy złapać jeszcze tego Catfisha. Ale on był chyba w rzece, co? Poczekajcie, zaraz, gdzie to było? To było w bandlach ryby. River, tak, to było w rzece. Więc zejdźmy do miasta. Catfish. Weźmy sobie z mostka połapmy, to będzie blisko później do wagonika, do domu. Aha, załóżmy ten nasz pierścień, który nam będzie oświetlał. O, już od razu lepiej. To mi się podoba. Dobra, jedziemy. Catfisha łapiemy. Koniecznie. O, jest blackberry. Szkoda, że nie ma dzikiej śliwki. To na pewno nie będzie catfish. Tam będzie tak, jakiś brim. Spokojnie, mam jeszcze trochę czasu, mamy mało energii, ale jak złapiemy rybę, to możemy ją zjeść. Po prostu. Nie, to też zdecydowanie za mało walczy jak na catfisha. Catfishe są dosyć mocno bardzo szybkie i waleczne. Pamiętacie, łowiliśmy walleye'a i coś bardzo tak było walecznego. Mówię, o, może być, że walleye, a to się właśnie okazał catfish. Catfish chyba jest najbardziej agresywną rybą niż walleye. Jest. Brim. Ile mamy energii? Ojoj. Musimy coś zjeść. Ach, alga. Dobra, to zjedzmy brima. Zjedzmy jeszcze jednego brima. I jeszcze tu tą rybkę. Dobra, w sumie. I możemy teraz próbować dalej z tym całym catfishem. Też nie. Ale może uda się perfect złapać. Udało się. Perfect to jest oczywiście wtedy, jeżeli ani na moment nam rybka nie ucieka z tego zielonego paska, którym ją przyciągamy. To też będzie brim. I też się udało perfekcją złapać, no proszę. Dobra, idziemy. Zerknąłem, wiecie, catfish występuje tylko podczas deszczu. No to skopaliśmy trochę. Skopaliśmy, bo mogliśmy już mieć tego bandla zrobionego. No ale cóż. Zagapiłem się. Dobra. To sprzedamy. To sprzedamy. To też. Włókno. Włókno nie. Włókno sobie weźmy. Może się przydać. To. I serki. Serki też na razie zostawimy. Co teraz przytopić? Słuchajcie, weźmiemy jeszcze
żelaza. A to zostawmy, to później pójdziemy do Guntera razem z Clintem. Dobra, czy jeszcze coś mamy do roboty, słuchajcie? To. Aha, tak, chciałem zobaczyć. Właśnie, jest... my nie mamy jeszcze tej Tiger Trout. Aha, nie mamy Tiger Trout. A Tiger Trout... występuje jesienią, więc okej, bardzo fajnie. Czekamy. Następny dzień. Słuchajcie, idziemy dzisiaj do kopalni. Schodzimy na sam dół. Odbieramy nagrodę jakąś, ciekawe jaką. I co? I urodzin dzisiaj nikt nie ma, to może złapiemy te nam brakujące Catfisha i Tiger Trouta. Zobaczmy, jaka będzie pogoda jutro. Okej, będzie pochmurno, ale raczej padać nie będzie. Jakiś list? Aha, zupa z parsnipów. O, i 30 heja. Yeah. Dobrze, bardzo fajnie. Cyk, cyk. To zróbmy teraz złota. Przytopmy trochę. Nie. Raz, dwa, trzy. I zobaczmy, co u naszych zwierzątek słychać. I znowu nie ma jajek. No żeż, jacież. Co wy robicie? No kurczaki. Stój. Nikt teraz mleka nie ma? Ja nie kumam. A myślałem, że codziennie będą jajka i mleko. No najwidoczniej nie. Sprzedamy jeden ser. Dobra. I tu jeszcze zostawmy... Nie, tu zostawmy 20 heja. To od razu jeszcze po drodze wejdziemy do... O, jest dzika śliwka. To skompletujemy właśnie. Świetlicę. Świetnie. Oddamy heja, oddamy ser i oddamy dziką śliwkę. Tak więc dobrze. No i oczywiście będziemy zmierzać do kopalni. Myślę, że 5 poziomów to bez problemu przejdziemy. Nie powinniśmy mieć raczej żadnych większych przejść. Aha, jest. Bundle complete. I co za nagroda? Aha, 30 nasion jesiennych. Oczywiście będziemy mogli posadzić, czemu nie? Ryby nie, no ryby nie mamy. Co to jest? Aha, speciality. Więc tak, to nie tu. O, tu zostawiamy 10 hej. Zostały 3 jabłka, ale jeszcze mamy tą, ser. A ser dla, to jest chyba animal bundle, czyli bundle zwierzęcy. Nie? Aha, tu, dobra. No to idziemy. Zmierzamy do kopalni. Za dużo rzeczy wzięliśmy ze sobą. Zdecydowanie za dużo. Nie będzie miejsca na nic. To może wejdziemy do Robin, damy im majonez. Hej Robin. Dammit. To Dimitrisowi. Masz? Robisz mi przysługę, więc spoko. Zjedz sobie kanapkę z moim majonezem.
Dziwnie to brzmi. Spróbujemy złowić. Nie wiem, czy tu coś występuje. Albo catfish. Albo ten tiger trout. Wiem, że catfish powinien chyba tu występować. Nie, catfish też tu nie występuje, spojrzałem teraz. Mam taką ściągę, wiecie? Akurat na rybach otwartą. Dobra, idziemy na dół. I hej, przygodo! O, slimik. Siemanko, slimik. Och, tylko jeden byłeś na tym piętrze. Przykro mi bardzo. Tak teraz się zastanawiam, wiecie, z tymi zwierzakami. Może po prostu, jak ja wcześniej grałem, to było przed aktualizacją taką dużą. Może teraz po prostu zrobili w aktualizacji i w wersji na Xboxa, przepraszam, że jajka i mleko po prostu nie są codziennie, bo byłoby to, nie wiem, było to za łatwe. Nie wiem, zastanawiam się, myślę, nie wiem. Aquamaryn, trochę złota. Magma Geode, bardzo chętnie. Ja geody lubię. Różne rzeczy można znaleźć, nie? Najbardziej lubię omni geody, ale ich mało jest tutaj. To teraz szukamy zejścia na 117 poziom. Już 117 poziom przed nami. Ej, no, zgiń, rzesz. No, trochę złota zbierzemy. Dobra, jest. Jest zejście. 117. O jajku, nie zauważyłem lecącego Batmana. Wow. Krytyk, który jeszcze nam dał drabinkę na niższy poziom. Uuu, jednostrzałowiec. Oh yeah. To mi się podoba. Tu nic nie ma. Tu weźmiemy ten kwarc, ależ oczywiście. Aha, nie możemy. Wyrzućmy tą algę. I schodzimy niżej. A co tu mamy? Tu mamy trochę złota. Tu i tu mamy kolejkę. Ach, i tamtą głowę, która strzela do nas. No nie, trafił we mnie. Jest węgielek, myślałem, że nie będę mógł go wziąć. Oj, spowolnił mnie trochę ten slime. Czy coś tu jeszcze mamy, czy już szukamy wyjścia? Chyba szukamy wyjścia. Zejścia, tak. 119 jest. Słuchajcie, poziom 119 przed nami. Przedostatni poziom w tej kopalni. O, i nie ma tylko jeden slime na 119 poziomie? Serio? A nie, jeszcze tam dalej jest. Ach, nie zdążyłem się odwrócić. Oj, dobra, nie ma przeciwników. Szukamy. Jest zejście. Dyn, dyn, dyn. Słuchajcie, 120 poziom. Jej, achievement, the bottom. Osiągnij najniższy level w kopalni. Znaleźliśmy klucz,
Staszko, nie jesteśmy pewni po co jest, ale wydaje się bardzo ważny. Został dodany do twojego portfela. Zobaczmy jak tam wygląda. Aha, discover the purpose. Odnajdź cel tego klucza z czaszką. To co, słuchajcie. Udało się, nie? Udało się. Zeszliśmy na sam dół kopalni. Oj nie, nie bus stop. O, rezerwat. Zeszliśmy na sam dół kopalni, więc świetnie. Teraz proponuję złapać Catfisha i Tiger Trout. Żeby skończyć tego bundla. O, i to będzie Catfish, słuchajcie, to będzie Catfish. Jestem prawie pewien. Oj. Jeżeli się uda nam go... Aj, nie. Taka lipa. Nie, no to w ogóle... Nie wiem co to, karp. No, karpia tu nie ma, ale... Smallmouth bass. Wywalamy go. Zjedzmy bullheada. Poczekaj, Pam. Poczekaj. Ja bym chciał z tobą zagadać. Jest. Ale też jakaś tam słabizna. Zjedzmy to. No, coś chyba bardziej żywego. A może i nie. Szad. No? Hello? Też jakoś na szada mi podpada, wiecie? Czyli takie jedno pociągnięcie i... Nie, walaj. 30 energii. No to zjemy walaja. A co? Albo wyrzucimy dwa sapy. I walaja sobie zostawimy, bo on jest jednak rzadki. Zjemy to. A walaja może sprzedamy, bo też będę chciał zdobyć achievementa za sprzedaż wszystkich rzeczy. I tam jest chyba właśnie też wszystkie ryby trzeba opchnąć. Nieźle. Dobrze, że prosta była ta ryba. Szat. A tu co mamy? 10 koperorów. Ech, to możemy w ogóle wyrzucić. Jedna sztuka to... Ale 10 koperorów na pewno się przyda. Czyli 10 rudy miedzi. O! Kolejne branie i kolejna jakaś słaba sztuka. Ale jest... Op! Skarb. W skarbach naprawdę czasami są fajne rzeczy. Oczywiście w większości jest tam średnio, ale... to już oddaliśmy, widzicie. Więc nie musimy tego brać, możemy to wyrzucić. Bo gdybyśmy nie oddali tego do Gunterowi i pierwszy raz byśmy to znaleźli, to byśmy mieli przy tym opis, że możemy to przekazać Gunterowi, on nam powie, do czego to służy. Perfekt. Walaj. To też będzie, albo będzie jakiś szat, albo smallmouth bass. O, walaj znowu. Już mamy 3. Nieźle. Cię dobra, żeby chyba was... Oj, nie tu. Żeby was może już tak nie przynudzać,
Może włączę jak zakończę to po prostu, bo chcę tutaj połapać, aż się trafi ten catfish, czy tam tiger trout. Dobra, to widzimy się za chwilę, zaraz jeszcze tylko nas zobaczymy, co to jest za ryba i brim. Widzimy się za chwilę. Jest, udało się, zobaczcie. Jest catfish, jest tiger trout. No, ale widzicie, jest 22, więc trochę czasu nam to zajęło. Nie było łatwo, to od razu powiem. Po prostu dużo, dużo razy rzucaliśmy. No, tu jeszcze impreza się dzieje. Słuchajcie, zobaczmy tylko, czy możemy komuś... O, możemy dać Lili prezent. Druga sałateczka. Jejejaj, musimy coś... Może komuś oddamy... Mam pomysł. Wiedziałem, że to lubisz. Teraz sałatka. Wiedziałem. Więc tak, jeszcze zobaczmy, jak tam Shane. 7. Aha. Zobaczmy Shane. Możemy Shane'owi, Willy. Możemy Williemu i Clintowi na pewno możemy. Tak. Czyli tak. Co? Kupimy 3 piwka. A co tam? Masz. 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 Ale obdarowałem wszystkich, słuchajcie. I jeszcze, jak już możemy skompletować bandla z rybami z rzeki, to zrobimy i odbierzemy tam jakiś prezent. Nie wiem, czy to będzie jakiś wartościowy. Myślę, że nie, bo super trudny bundle to nie był. Ale wiecie, zawsze coś, zawsze nagroda jest przyjemna. A więc catfish i tiger trout. Jest. Bundle complete. 30 dostaliśmy, 30 tej przynęty, którą wykorzystamy od razu do wędki. Dobrze, fajnie. No, nie będziemy musieli robić. Chociaż oczywiście nagroda mogłaby być lepsza. Nagroda zawsze mogłaby być lepsza. Wiecie, jak wygrasz 10 milionów totka, to chcesz 20 wygrać, nie? Znaczy... Chciałbyś. Wiem, że jak wygrasz 10 milionów totka, to tam nie myślisz o tym, że mógłbyś wygrać więcej. Ale jakbyś wygrał 20 zamiast 10, to chyba każdy by wolał wygrać 20 zamiast 10, nie? A jeżeli nie, no to dziwnie. Dobra, sprzedajmy jednego walleye'a. Co tu jeszcze tak patrzę? No by nic. To zróbmy, po prostu zostawmy tak. Tutaj zostawmy to, tu zostawmy to. To... nie, to nie. Rybę. Walleye'a tutaj. Teraz tak. Tutaj zostawmy to. Zostawmy to. 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 Jeszcze coś? Chyba nie. A tu magma geode. Tu ory. Ory. A topaz jeszcze tutaj, przepraszam. Topaz. I tak. I to by było chyba... Na tyle. Można iść się położyć. Jeszcze wiecie co? Możemy zostawić to na razie tutaj. To i to. To się nam nie przyda w najbliższym czasie. Dobra. Słuchajcie, także wam bardzo dziękuję za odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny i myślę, że jeszcze dostaniemy jakieś nagrody. Na przykład za level. O właśnie, level 7. Fishing. Możemy jakieś zrobić przynęty, czy to tam jakieś spławiki, nie wiem dokładnie. I dzięki wam bardzo za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym materiale. Hej!